Pamiętam to lato, jakby to było wczoraj. Byłem wtedy na wakacjach nad morzem ze swoimi przyjaciółmi. Plaża była pełna ludzi, słońce prażyło, a falujące fale wydawały się dzwonić moje imię. Wtedy ją zobaczyłem. To była Monika. Leżała na kocyku plażowym, a jej złote włosy migotały w słońcu. Jej uśmiech był czarujący i to właśnie on przyciągnął moją uwagę. Nie mogłem oderwać od niej wzroku. Zbliżyłem się ostrożnie i zagadałem. Przepraszam, czy to miejsce jest zajęte? Zapytałem, wskazując na wolne miejsce na jej kocyku. Monika spojrzała na mnie, a w jej oczach było coś, co sprawiło, że poczułem się jak w bajce. Uśmiechnęła się i zaprosiła mnie, abym dołączył. Rozmowa poszła tak naturalnie, jakbyśmy znali się od lat. Spędziliśmy razem cały dzień na plaży, rozmawiając i śmiejąc się. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, wspólnie podziwialiśmy zachód słońca, trzymając się za ręce. Wtedy, tam na plaży, zrozumiałem, że to jest ten moment, który może odmienić moje życie. Znaleźliśmy wspólny język od pierwszej chwili i rozmawialiśmy, jakbyśmy byli starymi przyjaciółmi, którzy od dawna się nie widzieli. To było, jakby nasze dusze się spotkały, a cały świat zniknął wokół nas, pozostawiając tylko naszą rozmowę i śmiech. Monika była nie tylko piękna, ale także niezwykle inteligentna i dowcipna. Jej spojrzenie na świat fascynowało mnie, a nasze rozmowy były pełne pasji i zrozumienia. Spędziliśmy razem ten pierwszy dzień, jakobyśmy próbowali nadrobić wszystkie chwile, które mogliśmy stracić, nie wiedząc o sobie wcześniej. Kiedy wieczór zapadł, siedzieliśmy na kocu, patrząc na gwiazdy na nocnym niebie. Wtedy postanowiłem, że nie mogę pozwolić, by ta chwila była tylko jednorazowym spotkaniem. Chciałem dowiedzieć się o niej więcej, o jej życiu, pasjach i marzeniach. Monika, patrząc mi głęboko w oczy, powiedziała, to był cudowny dzień. Chciałabym, żebyśmy mogli go powtórzyć. I to była pierwsza iskra, która zapoczątkowała naszą historię miłości. To była chwila, w której zrozumieliśmy, że nasze życie właśnie wkracza na nową, nieznaną ścieżkę, która może odmienić nasze losy na zawsze. Po pierwszym magicznym spotkaniu na plaży, nasza miłość rozkwitała szybko i intensywnie. To było tak, jakbyśmy byli stworzeni dla siebie nawzajem, jakby los złączył nasze drogi w jednym magicznym momencie. Początkowo nasze spotkania były coraz częstsze. Każdego dnia odkrywaliśmy coraz więcej rzeczy, które nas łączyły. Monika była jak balsam na moje rany po trudnym rozstaniu, a jej obecność sprawiała, że świat stawał się piękniejszy i bardziej kolorowy. Codziennie budziliśmy się z uśmiechem na twarzy, gotowi, by cieszyć się każdą chwilą razem. Nasze spacery po plaży, wieczorne kolacje w uroczych restauracjach nad brzegiem morza, długie rozmowy o naszych marzeniach i planach na przyszłość, wszystko to sprawiało, że nasza więź stawała się coraz głębsza. Byliśmy jak dwa puzzle, które idealnie do siebie pasowały. Po kilku miesiącach bycia razem wiedziałem, że znalazłem miłość swojego życia. To nie była decyzja pod wpływem emocji, ale pewność, że Monika jest tą jedyną, z którą chciałem spędzić resztę mojego życia. Postanowiłem, że nie chcę tracić ani jednej chwili, by związać się z nią na stałe. Przygotowałem niespodziankę, która miała być symbolem naszej miłości. Zarezerwowałem stolik w jednej z najromantyczniejszych restauracji w okolicy i ozdobiłem go świecami. Kiedy Monika zobaczyła to miejsce, jej oczy rozświetliły się radością. Podczas kolacji, w momencie największego skupienia, wyciągnąłem obrączkę i pochyliłem się nad Moniką, mówiąc: Moniko, od dnia naszego pierwszego spotkania wiedziałem, że znalazłem miłość mojego życia. Chcę spędzić z tobą każdy dzień, każdy wschód i zachód słońca. Czy chcesz zostać moją żoną? Jej oczy zapełniły się łzami radości, a usta ułożyły się w uśmiech. Skinęła głową, a ja delikatnie wsunąłem obrączkę na jej palec. To był moment, który utwierdził nas w przekonaniu, że nasza miłość jest prawdziwa i trwała. Nie mogłem doczekać się dnia, kiedy zostaniemy małżeństwem i zaczniemy razem budować naszą przyszłość. To były chwile, które odmieniły nasze życie, które wyryły się w naszej pamięci jako momenty szczęścia i miłości. Nasza historia była gotowa na nowy etap, a my z niecierpliwością oczekiwaliśmy każdej kolejnej chwili razem. To było piękne, sierpniowe popołudnie, dokładnie rok po naszym pierwszym spotkaniu na plaży. Ślub odbył się na tej samej plaży, gdzie nasza historia miłości się zaczęła, a ta sceneria była jak spełnienie naszych marzeń. Słońce świeciło jasno na niebie, niebo było bezchmurne, a morze tliło się w błękitach.
Dźwięk fal, które uderzały o brzeg, stanowił tło dla naszego wyjątkowego dnia. Rodzina i przyjaciele zebrali się, by świadkować naszemu związkowi, a atmosfera była nasycona miłością i szczęściem. Monika, ubrana w przepiękną suknię ślubną, wyglądała niczym księżniczka z bajki. Jej włosy falowały delikatnie na wietrze, a na twarzy miała uśmiech, który rozświetlał całą okolicę. Nie mogłem oderwać od niej wzroku, kiedy podchodziła do ołtarza. Obiecuję ci, Moniko, że będę cię kochał i szanował przez całe nasze życie. Będę przy tobie w dobrych i złych chwilach, mówiłem, patrząc głęboko w jej oczy podczas ceremonii ślubnej. Moje słowa płynęły z serca, a przysięga była wyrazem naszej miłości i zaufania. Monika, ze łzami w oczach, również składała swoją przysięgę. Jej głos drżał lekko, ale były to łzy radości i emocji. W jej oczach widziałem, że także czuje, że to jest ten jedyny moment, na który czekaliśmy od dnia naszego pierwszego spotkania. Kiedy sędzia ogłosił nas mężem i żoną, atmosfera na plaży rozkwitła entuzjazmem i oklaskami naszych bliskich. Byliśmy teraz jednym, gotowym stawić czoła przyszłości razem. Nasza miłość była głęboka, nasze serca były połączone i to był dzień, którym zaczynała się nasza wspólna podróż przez życie. Po ceremonii ślubnej odbyła się uroczystość weselna, pełna tańców, śmiechu i wzruszeń. To był dzień, który zapamiętamy na zawsze jako początek naszego wspólnego życia jako małżeństwo. Ten ślub na plaży był nie tylko spełnieniem naszych marzeń, ale także symbolicznym powrotem do miejsca, gdzie nasza miłość się zaczęła. Było to jak zamknięcie koła i początek nowego, niesamowitego rozdziału naszej historii miłości. Pierwszy rok małżeństwa z Moniką był pełen radości i euforii. Byliśmy jak para zakochanych nastolatków, gotowi na podbój świata i tworzenie wspólnego życia. Razem odkrywaliśmy piękno życia, podróżowaliśmy, marzyliśmy o przyszłości i budowaliśmy swoje marzenia. Byliśmy pełni nadziei i optymizmu, gotowi na stawienie czoła wszystkiemu, co przynosi przyszłość. Nasza miłość była jak błogi sen, który trwał i trwał. Spędzaliśmy długie wieczory na rozmowach przy świecach, tańcząc na balkonie podczas letnich nocy i wspólnie planując nasze cele. Byliśmy zgodni w wielu kwestiach, nasze pasje i marzenia wydawały się idealnie komplementować. Monika była moją najlepszą przyjaciółką i największym wsparciem. Jednak po upływie około roku, euforia związana z nowością małżeństwa zaczęła opadać. Zaczęliśmy zauważać nasze różnice i zaczęły się pierwsze spięcia. Atmosfera w domu stawała się napięta, a my zaczęliśmy zadawać sobie pytania o sens naszego małżeństwa. Nieoczekiwane kłótnie zaczęły być częścią naszego życia, a nasza relacja stawała się bardziej skomplikowana. Jednym z głównych źródeł konfliktów były nasze różnice w podejściu do życia. Ja byłem bardziej skłonny do spontanicznych działań i ryzyka, podczas gdy Monika preferowała planowanie i pewność. Nasze priorytety zaczęły się różnić, a nasze aspiracje i cele osobiste również zaczęły ewoluować w różnych kierunkach. W tym trudnym okresie naszej relacji zrozumieliśmy, że miłość nie zawsze jest jedynym elementem, który utrzymuje małżeństwo razem. Musieliśmy nauczyć się komunikować lepiej, wyrażać swoje potrzeby i słuchać siebie nawzajem. To była próba naszej determinacji i gotowości do pracy nad naszym związkiem. Pierwszy rok po ślubie był czasem nauki i dojrzewania. Byliśmy przekonani, że nasza miłość jest wystarczająco silna, by przejść przez te trudności. Jednak w głębi serca zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, że prawdziwa praca nad naszym małżeństwem dopiero się zaczynała. Każdy kolejny miesiąc po pierwszym roku małżeństwa przynosił więcej konfliktów. Nasze różnice stawały się coraz bardziej widoczne, a nasza miłość była wystawiona na ciężką próbę. Stawaliśmy przed dylematem, czy walczyć o nasze małżeństwo, czy poddać się i przyznać, że może nie jesteśmy dla siebie stworzeni. Konflikty zaczęły narastać, a nasze spory stały się coraz bardziej dotkliwe. To było jak burzliwe morze, które wciągało nas w wir emocji i nie dawało spokoju. Nasza komunikacja stawała się trudniejsza, a każdy z nas zaczynał się zamykać w sobie. Próbowaliśmy różnych podejść, aby naprawić naszą relację. Zdecydowaliśmy się na terapię małżeńską, licząc, że profesjonalny terapeuta pomoże nam znaleźć rozwiązania naszych problemów. Rozmawialiśmy godzinami pod okiem terapeuty, stawiając wszystko na jedną kartę, naszą miłość i małżeństwo. Ale mimo naszych starań, problemy nadal wracały. To był trudny okres w naszym życiu.
Byliśmy zestresowani, zrozpaczeni i każde z nas zadawało sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie naprawić naszą relację. Czy miłość, która nas połączyła na początku, wystarczy, by pokonać te trudności? Każdy z nas musiał się zmierzyć z własnymi lękami i oczekiwaniami wobec małżeństwa. Musieliśmy szczerze spojrzeć na nasze potrzeby i oczekiwania oraz zrozumieć, że kompromis i współpraca to klucz do udanego związku. To był czas nauki dla nas obu, czas pracy nad sobą i nad naszym małżeństwem. Nasza miłość była nadal w nas, ale była ona skryta pod warstwami nieporozumień i bólu. Staliśmy przed wyborem, czy poddać się trudnościom i rozstać się, czy też walczyć o naszą miłość, choćby oznaczało to zmiany i poświęcenia. To był moment, w którym musieliśmy znaleźć w sobie siłę, by stawić czoła temu kryzysowi i znaleźć wspólny sposób na naprawę naszej relacji. Po wielu nocach bezsennych i jeszcze więcej rozmów doszliśmy do bolesnego wniosku, że jedynym sensownym rozwiązaniem naszych problemów jest rozwód. Byliśmy w stanie się zgodzić co do jednej rzeczy. Chcieliśmy, żeby oboje byli szczęśliwi, nawet jeśli to oznaczało rozstanie. Było to jedno z najtrudniejszych decyzji w naszym życiu. Rozwód oznaczał koniec naszego małżeństwa, naszej wspólnej przeszłości, marzeń i planów. Byliśmy świadomi, że stawiamy cios naszej miłości i że to będzie bolesny proces, ale czuliśmy, że to jedyna droga, która może doprowadzić nas do osobistego szczęścia. Zaczęliśmy formalności związane z procesem rozpraw rozwodowych. To była kolejna trudna część naszej drogi. Spotkania z adwokatem, zbieranie dokumentów i załatwianie wszelkich szczegółów związanych z rozstaniem, to wszystko było bolesne i emocjonalnie wyczerpujące. Mimo że byliśmy na etapie rozstania, postanowiliśmy zachować szacunek i godność wobec siebie nawzajem. Nie chcieliśmy, aby nasza rozwodowa batalia stała się polem walki. Nasza miłość do siebie i wspólna historia były nadal ważne, nawet jeśli decydowaliśmy się podjąć tę trudną decyzję. Byliśmy zgodni, że chcemy zakończyć ten rozdział naszego życia i ruszyć naprzód, choćby oddzielnie. To było dla nas obu bolesne doświadczenie, ale również moment, w którym musieliśmy znaleźć odwagę, by podjąć decyzję, która służyłaby naszemu szczęściu. Była to decyzja o samookreśleniu, o próbie odnalezienia siebie poza małżeństwem, które na zawsze pozostanie w naszych sercach jako ważna część naszej przeszłości. Długo oczekiwany dzień ostatniej rozprawy nadszedł. To był moment, który zmienił moje życie na zawsze. Stanąłem przed sędzią, a moje myśli krążyły wokół wszystkich tych lat, które spędziłem z Moniką. To były lata pełne pięknych wspomnień, radości, ale też trudnych chwil i decyzji, które doprowadziły nas do tego miejsca. Rozprawa rozwodowa przebiegała szybko i sprawnie, ponieważ byliśmy z Moniką zgodni co do wszystkich warunków rozwiązania małżeństwa. Sędzia czytał nasz akt rozwodowy, a my tylko kiwaliśmy głowami jako potwierdzenie zgody na to, co zostało ustalone. To był moment, kiedy formalnie przestawaliśmy być małżeństwem, ale emocje i wspomnienia pozostawały w naszych sercach. Kiedy sędzia ogłosił nas oficjalnie rozwiedzionymi, czułem ulgę, ale również smutek. Byłem gotów na nowy początek, ale nie miałem pojęcia, jak będzie wyglądał. Wiedziałem, że nasza decyzja o rozstaniu była słuszna i konieczna, ale to nie zmieniało faktu, że kończyliśmy pewien etap naszego życia, który miał dla nas ogromne znaczenie. Wychodząc z budynku sądu po rozprawie, miałem mieszane uczucia. Byłem wolny od formalności małżeńskich, ale jednocześnie wiedziałem, że przed nami oboma leżał trudny proces adaptacji do nowych rzeczywistości. To był moment, w którym musiałem spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, co chcę osiągnąć jako wolny człowiek. Nasza historia miłości miała swój koniec, ale życie wciąż trwało, a ja musiałem znaleźć sposób, by je naprawdę przeżyć. Po opuszczeniu sądu postanowiłem usiąść na pobliskiej ławce, aby zebrać myśli. Zastanawiałem się nad tym, co teraz, nad tym, jakie będą moje kolejne kroki w życiu. Byłem wolny od formalności małżeńskich, ale jednocześnie czułem pustkę i niepewność co do przyszłości. Nagle zauważyłem kobietę siedzącą na ławce obok mnie. Była spokojna, miała długie kasztanowe włosy i niebieskie oczy, które patrzyły na świat z ciekawością. Jej spojrzenie było ciepłe i przyjazne. Nie mogłem się oprzeć, żeby nie podejść i zagadać. Przepraszam, czy to miejsce jest zajęte? Zapytałem, choć widziałem, że ławka była pusta. Kobieta spojrzała na mnie i uśmiechnęła się delikatnie. Nie, oczywiście, że nie jest zajęte. Usiądź, odpowiedziała mi serdecznie. Usiadłem obok niej, a nasza rozmowa rozpoczęła się od banalnych pytań o pogodę.
Jednak szybko przerodziła się w głębszą wymianę myśli i doświadczeń. Okazało się, że nazywa się Magdalena, a była w okolicy na wakacjach, aby oderwać się od codziennego życia i naładować baterie. Podzieliła się ze mną swoimi pasjami, marzeniami i historią życia. Opowiedziała o swojej pracy jako nauczycielka, swoim zamiłowaniu do podróży i miłości do literatury. Byłem zafascynowany jej otwartością i inteligencją. Podczas naszej rozmowy zapomnieliśmy o czasie. Była to jedna z tych rozmów, w których czuję się, że łączy dwie dusze, które znalazły wspólny język. Nasze historie życiowe wydawały się być ze sobą splecione, choć dopiero się poznawaliśmy. Magdalena była troskliwa i empatyczna. W jej towarzystwie czułem się, jakbym mógł być sobą, bez żadnych pretensji czy oczekiwań. Była to chwila, w której odechnąłem pełną piersią i poczułem, że może istnieć życie poza moim niedawnym małżeństwem. Rozpocząłem rozmowę z tą tajemniczą kobietą, a okazało się, że jej imię to Magdalena. Opowiedziała mi o swoim życiu, a ja dzieliłem się fragmentami swojej historii. Rozmowa układała się tak, jakbyśmy znali się od dawna. Magdalena była troskliwa i empatyczna, a jej obecność przynosiła mi spokój. Nasze spotkania stawały się coraz częstsze, a nasza więź pogłębiała się z każdym dniem. Magdalena była osobą o szerokich horyzontach, otwartą na nowe doświadczenia, podobnie jak ja. Razem odkrywaliśmy różne miejsca, smaki i pasje. Była to podróż przez życie, która wydawała się wypełniona niespodziankami i możliwościami. Po kilku spotkaniach postanowiliśmy, że chcemy być razem. Nasz nowy związek był początkiem czegoś nowego i nieznanego. Byłem gotów na to wyzwanie, choć wiedziałem, że to będzie trudne zadanie. Nasze przeszłości, nasze doświadczenia i nasze błędy mieli wpływ na nasze podejście do miłości i związków. Ale to właśnie sprawiało, że nasza miłość była szczera i prawdziwa. Wiedziałem, że to był czas na rozpoczęcie nowego rozdziału w moim życiu. Magdalena była tą osobą, która dała mi drugą szansę na szczęście, a ja nie zamierzałem tego zmarnować. Byłem gotów położyć przeszłość za sobą i skupić się na tym, co przyniesie przyszłość. Nasza historia miłości była inna niż ta, którą wcześniej znałem, ale była równie piękna i pełna obietnic. Magdalena i ja spędziliśmy razem kolejne lata, budując wspólne marzenia i planując przyszłość. Nasz związek był silny, a miłość, którą do siebie czuliśmy, była głęboka i trwała. To było coś zupełnie innego niż nasze wcześniejsze małżeństwa. Byliśmy gotowi na wzajemne wsparcie i kompromisy, które były nieodłączną częścią udanego związku. Po rozstaniu z Moniką nauczyłem się wiele o sobie i o tym, czego naprawdę potrzebuję w związku. Byłem bardziej świadomy swoich emocji, mocniej skoncentrowany na budowaniu zdrowej relacji, opartej na zaufaniu i akceptacji. Magdalena była moją partnerką w tej podróży samopoznania i wzajemnego odkrywania. Nasze życie było pełne wspólnych przygód. Podróżowaliśmy razem, zwiedzając nowe miejsca i poznając różne kultury. To był czas, kiedy realizowaliśmy nasze pasje i cele życiowe, dając sobie nawzajem pełne wsparcie. Byliśmy dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, partnerami i kochankami. Nasz związek nie był pozbawiony trudności, ale zawsze stawaliśmy czoło problemom razem. Umiejętność otwartego komunikowania się była kluczem do naszego szczęścia. Zrozumieliśmy, że miłość to nie tylko romantyczne chwile, ale także praca i zaangażowanie w relacje. Magdalena była kobietą, która zmieniła moje życie. Jej obecność sprawiła, że świat stał się piękniejszy i bardziej barwny. Była dla mnie źródłem inspiracji i wsparcia, a jej uśmiech nadal sprawiał, że serce mi biło szybciej. Z nią nauczyłem się prawdziwej miłości, opartej na szacunku, zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Nasza historia miłości była dowodem na to, że życie przynosi nieoczekiwane zwroty, które mogą prowadzić do nowych możliwości i miłości. To była historia o drugiej szansie, o tym, że nawet po najtrudniejszych rozstaniach można odnaleźć szczęście i spełnienie w ramionach drugiej osoby. Magdalena i ja nadal budowaliśmy naszą miłość i związek. Nasza miłość była głęboka i prawdziwa, a każdy dzień spędzony razem sprawiał, że czuliśmy się szczęśliwsi. Nasze doświadczenia z przeszłości nauczyły nas, jak ważna jest komunikacja i zrozumienie w relacji. W miarę jak czas płynął, oboje pracowaliśmy nad sobą i nad naszym związkiem. Długie rozmowy, wyjaśnianie naszych potrzeb i marzeń, uczenie się na wzajemnych błędach, to wszystko było naszą drogą do szczęścia. Byliśmy otwarci na kompromisy i gotowi dawać sobie nawzajem przestrzeń do rozwoju.
To, co nas łączyło, było silniejsze niż to, co nas wcześniej dzieliło. Nasza miłość stała się miejscem, w którym czuliśmy się akceptowani i kochani bez względu na nasze niedoskonałości. Byliśmy gotowi na przyjęcie siebie nawzajem w pełni, ze wszystkimi naszymi wadami i zaletami. To był czas, w którym odkrywaliśmy, że miłość to nie tylko emocje, ale także wybór i praca nad sobą i nad związkiem. Magdalena i ja zrozumieliśmy, że nasza historia była historią miłości drugiej szansy. Chociaż nasze poprzednie małżeństwa zakończyły się rozstaniem, to teraz mieliśmy możliwość budowania zdrowszego, bardziej świadomego związku. Byliśmy przekonani, że można nauczyć się na błędach przeszłości i stworzyć wspólną przyszłość, która będzie pełna radości, wzajemnego szacunku i miłości. Nasz nowy rozdział był pełen nadziei i optymizmu. Wiedzieliśmy, że nie można przewidzieć przyszłości, ale byliśmy gotowi podjąć się wyzwań razem. Nasza miłość była mocniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, a my byliśmy gotowi walczyć o nią każdego dnia. Byliśmy zdeterminowani, by nasz związek był udany i trwały. Historia mojego życia, począwszy od pierwszego spotkania na plaży, przez burzliwe małżeństwo i bolesny rozwód, doprowadziła mnie do momentu, w którym znalazłem prawdziwe szczęście u boku Magdaleny. To było moje drugie życie i wiedziałem, że jestem błogosławiony, że dostałem drugą szansę na miłość i spełnienie. Nasza miłość była historią pełną zakrętów i niespodzianek, ale to właśnie ją wybrałem. Byłem gotowy na każdy nowy rozdział, który los mi przygotuje, wiedząc, że mam przy sobie osobę, która dzieli ze mną to życie i jest moją prawdziwą miłością. To było najpiękniejsze zakończenie historii, której początki były trudne, ale której rozwinięcie przyniosło mi niesamowitą radość i spełnienie.